Obecnie na ukończeniu są prace nad ścianą oporową. Myślę, że potrzebujemy na to jeszcze tydzień, maksymalnie półtora, by te prace zakończyć. Jednocześnie prowadzimy pracę nad ukształtowaniem nasypu oraz zagęszczeniem. I przystępujemy teraz do prac zbrojarskich i betoniarskich na głównej konstrukcji trybuny. Przewidziany zakres prac przewiduje modernizację trybun od środka prostej do końca pierwszego łuku. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.